No, mamy 14:40. Zobaczcie, jakiś kotek przyszedł czarny. O. No, widzicie, jaki ładny. Głodny. Na jedzonko. Ja go nie widziałem nigdy. Pierwszy raz widzę. Zalękniony. Chce jeść. Gdybyś popatrzył trochę na te drzwi, to byś wiedział, w czym problem. No. Magister wielki, kurwa. Jaki tam magister? Trzeba było pod spód popatrzeć, to byś wiedział, w czym problem. Co tam wlazło? Pod spód? No z drugiej strony jest ta wajcha, ten pręt taki do blokady, nie? Tak? No i on ci opadł, kurwa. Odwrócił się, on ci opadł i blokował. A nie ma tam instrukcji obsługi drzwi. No nie ma, to trzeba będzie napisać. No. I on szorował po tym, ja popatrzyłem, przez drzwi tyle wysoko nad ziemią są. No przecież wie, że my tu z DPS-u, to my nie kumaci. A tam kurwa jakiś pręt, no. Kurwa jedzie po tym. A my co jest, no kurde wolek. Myślałem, że to ten, bo tam widać, patrzyłem na zawiasie, jakieś pęknięcie, może to przez ten zawias, ale nie, no kurwa, schyliłem się niżej, kurwa, a ten pręt, kurwa, tam. No i to trzeba było fachowca do tego. Czyli trzeba dwóch do zamykania drzwi. Jeden drzwi, a drugi pręt podnosi. Kiciulka. No chodź, chodź, kicia. Nie uciekaj. Kiciulka, chodź, kicia. No. A, zobaczcie. Jogusia. Mamuśka. Ale spory ten kocur jest, ładny. Zadbany taki. Ale skąd on przyszedł? Kiciulek, skąd ty jesteś? Gdzie ty mieszkasz? Jakie symetryczne umaszczenie ma pyszczka na nosku białe. Kiciulek? No przychodzą tu teraz kotki. Tam nie daje. Tylko tutaj. No. No byłem u pani kierownik na piątce w sprawie Soni. No bo pani zdaje się Ewa ze Szczecina. Mówi, że wysłała paczkę 20 puszek. No i rozmawiałem z panem Tadziem. On jest też z piątki, więc ma piątka. Się pytałem odnośnie tego, czy ten właściciel Soni, czy on da, czy on zje te puszki. Mówi, słuchaj, on prędzej sam zje, niż da. No i powiedział, że jak powiem kierowniczce, żeby go upoważniła, żeby jej dawać, Soni, te puszki, to on będzie dawał. No i byłem, pani kierowniczka podziękowała za załatwienie puszek i mówi, dobrze, żeby tego. Natomiast odnośnie adopcji Soni, to mówi, nie, proszę pana, to już jest stary pies. On już się nie nadaje do adopcji. No. Idzie jednak, pójdzie. Pójdzie gdzieś. No dobra. Tak. No i wyjaśniła się sprawa tej smyczy. Długiej, chyba na 15 metrów. Która była tutaj uwiązana do płotu. O, tam gdzie są te drzewa. No i ta smycz znikła. No i Tadziu powiedział, co się z nią stało. Po prostu właściciel Soni wziął i ją pociął. Mówi, po co on pociął? Choroba, mówi, no nie wie. I mówi, w sumie pociął tą smycz długą, a Sonię
Mówi, zaczął wiązać na kablu z wtyczką. Mówi, takim 1,5-metrowym. Mówi, jak jej zawiązał na szyi ten kabel tak ciasno, że mało jej tam nie udusił. Mówi, to musieli się męczyć, żeby ten kabel odwiązać jej z tej szyi. Także no, właściciel Soni jest osobą po zawałach. On już jest niepoczytalny. Sonia z kolei jest stara. Nie nadaje się już do adopcji. Także no właśnie tutaj było, nie ma. Także pan Tadziu mówi, że będzie karmił. Te puszki będą, to będzie jej dawał. No ale jak się skończą puszki, to nie wiem, kto tam będzie karmił, jak oni to będą załatwiali. Czy tam ktoś będzie załatwiał, czy personel, czy kierowniczka komuś poleci, czy jakąś oni to zorganizują, no nie wiem. No chciałbym jeszcze nawiązać do tej kotka Lusi, którą zaadoptował tutaj też mieszkaniec z piątki. No i niestety, kochani, z tego co ja słyszę, jak to Kargol mówi, kot w niewolę popadł. On po prostu tego kota tam pozbawił wolności. Trzyma go w pokoju. Na dwór go nie wyprowadza. Kot, który żył na wolności, a żył właśnie tam na rogu, jak się w Jarominie. Stamtąd przyszedł tutaj, dwa razy uciekał, bo go raz pan Tadziu zaniósł, to znowu tu uciekł. Kot, który lubiał wolność. No i daną takiemu upośledzonemu, który ją trzyma cały czas w pokoju, nie wyprowadza na dwór. Zdarzało się może 2 czy 3 razy, że wyprowadził, ale to ją tam trzyma krótko na smyczy. Ten kot zalękniony chodzi na ugiętych nogach, tak się boi. No kiedyś uciekł i któryś tu z busów potrącił ją, także trochę była tam kulała. No ale teraz słyszę takie niepokojące wieści, że się okazuje, że ten właściciel tej Lusi, on codziennie wyjeżdża rowerem w teren do Trzebiatowa i gdzieś tam dalej jeździ, a ją wiąże na sznurku w pokoju. I Tadziu mówi, że ostatnio tak ją uwiązał, krótko na takim sznurku, mówi tam chyba może 0,5 metra, że ten kot nawet do kuwety nie sięgnął. No coś niebywałego, co tam się dzieje. I to jest przyzwolenie jakieś, przymykanie oczu ze strony personelu. Przecież to powinno się mu zabrać tego kota. No ja będę dzwonił do gminy, do tej osoby, która się zajmuje kotami, żeby się skontaktowała z wolontariuszką, panią Moniką albo tą drugą panią. Niech przyjadą na kontrolę. A najlepiej to jak nie zabiorą mu tego kota. Przecież to tak nie może być, żeby takie numery się odprawiały. Po prostu wygląda, że osoby upośledzone nie spełniają pewnych wymogów, żeby mieć zwierzę w DPS-ie. Przecież nie można byle komu dać, jakimś osobom niepoczytalnym, bezwzględnym w traktowaniu. No zobaczymy. Będę dzwonił. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No, tutaj kotki mają suchą karmę, też wsypałem Whiskas. No dzisiaj przyszła paczka od pani Ani z puszkami. Pani Aniu, potwierdzam, dziękuję. Także jeszcze rozpakuję tą paczkę. Ciężka paczka. O, proszę. To jest ta paczka. To jest ta paczka. 24 kilo, kochani. 24 kilo, sobie wyobrażacie? Ile to puszek? No, pani Aniu, Bóg zapłać, naprawdę. Bóg zapłać za tą paczkę, za te puszeczki. Dziękujemy.